Nic dodać, nic ująć. Proszę Państwa, skończona robota. O. 133 lata. Gwarancja farmera. Nie wiem, pałku, nie to. Пичку. Idziemy do pszczół, póki chłodno. Proszę Państwa, trzeba by było zajrzeć tutaj, zobaczyć, czy jeszcze coś spróbowało odciągnąć, czy matka jest. Prawdopodobnie jest. I zacząć przyglądać rodziny, każdą jedną, wyrzucać z gniazda ramki zbędne, żeby po prostu je ściaśnić. No, a nadstawki jeszcze zostaną. Przygotujemy po prostu, żeby mieć wgląd, co jest z rodzinami, jeśli gdzieś coś się dzieje, to żeby to wiedzieć teraz. I rodziny już delikatnie przygotowywać do zalewania, czyli ten rozmiar gniazda. Zwężamy. Już teraz rozwój jaki jest, taki jest. Lepiej raczej nie będzie, bo jest pożytek, jest pogoda, więc matki powinny były zaczerwić sporo. I to, co nie zaczerwiły, a nie jest zalewane, no to można usunąć jedną ramkę, czy tam z dwie, zależy gdzie, ile jest nadwyżki. Docelowo na dodancie 8 ramek, 6, 8, maksymalnie 9, podejrzewam do zimy. No, na odkładach to się zobaczy, jak będą wyglądały rodziny trochę później. Tu, proszę Państwa, mamy mateczkę z tego ula trefnego. Szukałem matki już chyba z 3 razy. 2 czy 3 razy wysypywałem wszystkie pszczoły i ta matka wracała. Ona nawet jakby chciała, to by poleciała pewnie, bo jest lekka, widać, jest mała. Macha skrzydełkami, skrzydełka widzę, że są całe. Jest dosłownie o milimetry większa, dłuższa od zwykłej pszczoły. Widzicie, się unosi lekko w powietrze. Dlatego nie mogłem jej znaleźć. Jedyne, co ją odróżnia, to ten ciemniejszy odwłok, no i że właśnie jest lekko dłuższa. Tak, widać, że to jest matka, no ale też widać, że jest no, cienka, chuda, nieunasieniona, bezwartościowa. Może i ma uszkodzone skrzydełko, ale no kurczę, wracała do tego ula, to mogło po ścianie wychodzić. O, widzicie? Macha, ale nie leci. W każdym bądź razie nie była na locie godowym, nie znosi jajek. Jest tutaj już, nie wiem, z 2 tygodnie dobre. Usuwamy i za chwilę będę robił przeglądy w ulach. Zabieram ramkę z jakiejś dobrej rodzinki. Z jajkami, larwami i tutaj pszczoły. Jutro powinny coś zacząć odciągać. Stworzą nową królową i zobaczymy, czy to zagwarantuje im przetrwanie przez zimę. Proszę Państwa, bo już późno jest. Dobra, kończymy. Zabijamy, mówmy po imieniu, proszę Państwa. Pszczelarze się czają, ludzie myślą, że pszczelarze to krzywdy nie zrobią pszczółce. A taką matkę trefną, co się robi? Do domu bierzesz i hodujesz w klatce? Chyba nie, pod butę i tyle. Dziękuję.
przejrzałem 5 rodzin, proszę Państwa, i wystarczy. Bo już się zrobiło ciepło i pszczoły oblazły ramki, które powyjmowałem, bo redukuję od razu miejsce, czyli z nadstawek puste ramki wyrzucam i z gniazda puste bądź prawie puste, no prawie puste to gdzieś tam cofam, żeby sobie przyniosły, a puste wywalam z ula w ogóle. Tak więc tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Jeśli chodzi o pszczoły, nie pokazuję, bo wszystko wiecie, przecież nie ma co tłumaczyć, nie ma co zanudzać, proszę Państwa. Przyjdzie pora, to coś na pasiece się pojawi na drugim kanale. Idziemy teraz na spacerek szybki, zobaczyć jak kartofelki i jak sytuacja na stawie. Widzę dużo drobnicy, na środku wszędzie drobnica. Także tutaj trzeba o koni. O koni, dużo o koni. Czy dużo? Myślę, że 20-30 sztuk by wystarczyło na początek. Bo co roku te kaczki będą przynosiły. Już ta zdręga jest na tyle duża, dwuletnia, że też będzie się rozmnażać zaraz. Więc będzie po stawie, jeśli nie będzie drapieżnika. Taka jest... taki plan. Co tam? Ptak chyba leży. Normalnie. Co tam jest? A to ropucha, zobacz jaka napasiona. Żyje? Zdechła chyba. Ale wielka, myślałem, że to ptak. O, kawał ropuchy. O, chyba się nie wykąpisz w tym roku. Się rozkłada. Zobacz jakie kartofle. O, dopiero zaraza weszła. Ale stonki nie widziałem. Zobaczcie, ziemia spękana. Kartofle rozpychają ziemię. No, żeby to było normalnie. W bruzdach porobione, obsypane, to może i by były duże, ale tak myślę, że nie będzie szału. Ale jakiś ziemniaczek z tego powinien być. Niedługo wykopki, proszę Państwa. Zaplanowałem. Zobaczymy, co to będzie. Ogólnie tutaj zapowiada się, że we wrześniu będzie trzeba jeszcze kosić chyba. Trawka miejscami bardzo ładnie rośnie, więc no tylko szkoda, żeby to się zmarnowało. Trochę koniczyny, jakichś chwastów. Myślę, że jak czas pozwoli, aura, będzie trzeba skosić przy stawie chociaż, nie? Tam górkę bym zostawił, tam rzadko. Albo jak kosić, to kosić wszystko w sumie. I zebrać, nie? Jakby wyschło i od razu na pierwsze skarmienie. O, kurde, pozdejmuję te roj łapki w tym roku. Myślałem, że jeszcze przez sezon coś może by się złapało, ale nie. Trzeba będzie zdjąć i tyle. Proszę Państwa. W tym roku zobacz pszczoła na nawłoci. O. I wiecie, one chodzą, one troszeczkę noszą, ale też mają zapotrzebowanie. Też po miodobraniu tam jakoś dużych ilości nie zostawiałem nadwyżek, tylko tam zapas taki, żeby tam w razie niepogody, żeby tam z tydzień miały spokoju. No i ogólnie mają pokarm, nie? Dlatego też odkładają w nadstawki delikatnie. Ale jeśli chodzi o nektar, to jest słaby pożytek. Ale za to pierzgi mają sporo poodkładane, więc to dobrze wróży, że zobaczcie, 3 pszczoły, 4 na jednej nawłoci. Dobrze wróży, że ta pszczoła, która teraz się wygryza i jeszcze się będzie wygryzała jesień, zimowa pszczoła będzie napasiona, nie? Będzie dobrze odżywiona i do tego zostaje zapas pierzgi w ulu. Jest ich pszczół, one się kręcą, nie? Tutaj widzę na wszystkim. Jest ich tutaj. Że to w końcu one na tą nawoć latają, nie? O. No, w lutym, w marcu będą miały ten zapas pierzgi, żeby to pierwsze pokolenie, ten boom, mieć z czego wyżywić, nie? Bo jak nie będzie pierzgi, no to co to za pszczoła? Będzie, nie będzie tej pszczoły. A tak troszeczkę gdzieś tam z tych pierwszych krokusów u mnie leszczy za bardzo nie ma, ale gdzieś tam na pewno też są. Może nieznaczne ilości, jak na tyle uli, tyle rodzin, ale zawsze to coś. Matka czuje, że coś przypływa, jeszcze jest zapas pierzgi, no to dawaj czerwić. I wtedy rozwój może być zadowalający. Aczkolwiek
w ulach jeszcze ze swojej roboty, gdzie tam nie jest to za dobrze wykonane, no to nie jest tak prosto na wiosnę rozpędzać rodziny. Prościej jest w styrodurowych, czy tam z innego tworzywa, takie właśnie boksy, gdzie ta temperatura jest łatwa w utrzymaniu, ale no z drugiej strony zimowla też nie jest taka prosta, bo wilgoć to nie oddycha, drzewo to jednak drzewo, nie? Najlepszym rozwiązaniem, jak dla mnie, to po prostu no z drzewa tylko grube dechy, no. A nie jak u mnie tam część uli z płyt wiórowych i tam obłożone skleją jedynie i tam jakiś karton, gdzie nie gdzie styropian. No, zobaczymy, jak będzie.